Witam. Okej. Okay. No i co słychać w ciebie? Gadam z Adą. A, gadasz z Adą jak zwykle. Wczoraj gadałem z nią. Okazało się, że 19 lat. 19 lat, a ostatnio ile mówiła, że ma? Nie mówiła, nie wiedziałem. A, nie wiedziałem. To już jest letnia. Bardziej letnia niż nieletnia. Może. Ojciec cię pogoni, tak. Patrz. Dałem link na YouTube, na Facebook tego nowego Ferrari F12 Berlinetta, co nie? No. Takie wideo. A nowy Piper wyszedł, wiesz o tym? I ona od razu napisała, że I know someone that has... A, dwie... No to widzisz, ona się obraca w towarzystwie takim ludzi nadzianych. A, Wyszedłem z domu dzisiaj rano, a tu taki zapach arbuzów. Arbuzy? Super, no wiesz, skoszona trawa, pachnie jak arbuzy. Coś pięknego. Kurde, ja spałem. Jeszcze jestem śpiący. Tak? O. Cholera jasna. Ja też muszę kupić pieniądze. No Ferrari, ale nie dzisiaj. Już ci pokazałem, gdzie jest dealer. Dzisiaj musisz kupić Ferrari? Muszę kupić. A, zgasię wszystko, bo jest załamałem. No. Widzisz. Ojej. Jesteś już zjedzony? Zjadłem bułkę. Tą bagietkę, suchą. Suchą bułkę zjadłem. Słuchaj, bułki są najlepsze. Bagietki są dobre do karmienia jamików. No. Bo są długie, tak jak one. Coś cię tak zaplątał kawy. No. Tak sobie siedzisz w tej panerze. Wcześniej dużo ludzi. Przestali być. A. No pusto się zrobiło. A teraz jest lunch w ogóle, wiesz, to powinno być pełno. Parking jest zawalony ludźmi. Jemy coś? No nie. Ja w zasadzie wiesz. Nie jestem głodny, ale tak do towarzystwa. Zapomnę o diecie dla towarzystwa. Jezu, co za diecie. Nie mogłem do ciebie dojechać, bo kaczory zablokowały drogę. A wiem. Wyszły na ulicę normalnie i koniec. Tak się dzieje. I nie chciały iść. Dopiero jeden facet, wiesz, zatrąbił i one poszły. Denerwowany jestem, ona nie może znać facetów z Ferrari. No zna, też taka laska tu. Wiadomo, że będzie znała facetów nadzianych. Zapomnij o niej. Nie. Wybierz sobie biedną. Biedne laski są najlepsze. No to super. Jedną laskę to nie będę mógł mieć Ferrari. Nie no, to jest, wiesz, niezależny. Ferrari zawsze możesz sobie kupić, jak będziesz miał trochę więcej kasy na boku. Poczekaj najlepszy czas, aż się kryzys skończy. Co ty na to? Kiedyś się skończy pewnie. Chociaż na YouTube straszą trzecią wojną światową i końcem świata. Czytałem, nie się oglądałem. Świata? No. Nadchodzi. Mówią, że w grudniu będzie. 2012. Ma być. To koniec. No. To tam zostało to w zasadzie to bez różnicy, czy się zrobi długi, czy nie. 8 miesięcy mamy coś takiego. Nie? No. Happy 8 months. Wystarczy. Trzeba to wykorzystać. No to właściwie wystarczy. Później. Po czym nalejemy sobie kawę? Ja nie mam do czego. Bezpośrednio do gardła chyba. Ciekawe, czy by mnie za to tutaj wygonili, jakbym tak z dzwonka prosto. Przekręć głowę, no i... O. Jeszcze narzekaj, że to nie jest taka... Ja. Co oni robią? No. Jak ci minął poranek dzisiaj? Spałem. Spałeś? No to widzisz, ładujesz baterię. A chcesz to do pracy ze mną jechać? No pewnie. Co to ja mam? Byśmy przetkali razem tą toaletę facetowi. Wszystko w toalecie. Nie ma nic lepszego do roboty, to zrobimy. Później wychodzę. Skasuję go stówkę. Wychodząc zatkam ją jeszcze. No jak cię, wiesz, jak cię zaprze, to ją zatkam. Będziemy mieli stałą pracę. To dobrze. To jest jakiś plan. Biznes plan, to jest, słuchaj.
Mamy już biznesplan. To więcej takich klientów trzeba. Musisz więcej jeść tych bagietek. Bagietka dobrze zatyka. No. Mamy pomysł, dobra. No. Home improvement business, kurczę, trzeba toalety tykać, bo kryzys jest taki, że głowa. O Jezu. No potem pojedziemy do tej czarnej fryzjerki. A dziś? Jutro. Dzisiaj to ja nic nie robię. Dzisiaj jestem bezrobotny. Co? Dzień zdjęcia. Zatem pojedziemy. Jest syf w McDonald'sie. W McDonald'sie zawsze jest syf, oś siód. No robi... No, no, no. To jest koleżanka Abi. Też ładna. Zobaczcie, takie włosy. No ale patrz, co narobiłem. Trzeba ją zjebać. No, nie wyrażasz się. Nie wolno się wyrażać. No co, pójdę coś zamówię, a okay. Potem zobaczymy, co dalej, okej? Okay? Tu? No. Ja sobie naleję kofi.